Łódzki Region Solidarności to zgrany zespół, który pracuje razem od wielu lat. Zdał egzamin dojrzałości, radząc sobie z olbrzymią reorganizacją rynku dystrybucyjnego. W ciągu 12 miesięcy z różnych względów zamknęło się 4 dystrybutorów. Rabat Serwis w Łodzi, Romart w Sieradzu, Sigo w Skierniewicach i Witox w Radomiu. Zakupy tych firm stanowiły 60% obrotu regionu. Cechą charakterystyczną dla Łodzi jest bardzo duża sprzedaż do podhurtu, łącznie około 7 milionów. Wynika to przede wszystkim z braku średnich i dużych sklepów oraz mocnych sieci detalicznych, a w praktyce powoduje, że praca przedstawicieli handlowych i hurtowni koncentruje się wokół obsługi dużej ilości małych punktów spożywczych. A teraz przedstawimy kilka liczb w pigułce. Przedstawiciele Razem obsługują około 1100 klientów detalicznych i hurtowych. Największymi hitami sprzedażowymi są Mr. Ron, Tofino, Mieszanka Wiosenna oraz Galaretka Jolly. W 2012 roku każdy z członków zespołu sprzedał średnio około 100 ton cukierków, co razem stanowi kwotę ponad 15 milionów złotych. Od 2005 roku regionem zarządza Alicja Janikowska, mężatka i mama 8-letniej Laury. Uwielbia dobre kino, a także dobre jedzenie. Marcin Mielczarek to prawdziwy skarb firmy Solidarność. Jest liderem sprzedaży do hurtu w skali kraju. Jego hobby to praca, praca i jeszcze raz praca. A tak na poważnie to znajduje czas na niecodzienne zainteresowanie, którym jest radziecka motoryzacja. Zna historię każdego modelu Moskwicza, Wołgi czy Łady. Marcin pracuje w Solidarności od 2002 roku, jest żonaty, ma syna i córkę. Jacek Aleksandrowicz jest łodzianinem, w Solidarności pracuje od 2002 roku. Początkowo był przedstawicielem handlowym do spraw hurtu, od kilku miesięcy obsługuje klientów detalicznych na terenie Łodzi. Z zamiłowania wędkarz uwielbia wypoczynek na łonie przyrody. Nową pasją Jacka są biegi długodystansowe. Koleżanki z pracy zastanawiają się czasami, za kim on tak biega. Kasia Mazerant pracuje w Solidarności już od 15 lat. Życiowa optymistka. Mówią o niej, że rzeczy niemożliwe załatwia od ręki. Jest mistrzynią sprzedaży, a zawdzięcza to swojemu temperamentowi i wielkiemu urokowi osobistemu. Jej hobby to dalekie podróże oraz salony spa. Wioletta Janczak mieszka w Skierniewicach, a w firmie Solidarność pracuje od 2000 roku. Szczęśliwa mężatka i mama Kuby. Do firmowej legendy przeszły organizowane u niej imprezy, a to ze względu na wspaniałą kuchnię i gościnność pani domu. Twarda w negocjacjach, uparcie dąży do wyznaczonego celu. Od 1998 roku w firmie Solidarność pracuje Waldek Szymczak, który jest przedstawicielem do spraw detalu. Wielbiciel kobiet, jest szczęśliwym ojcem 3 córek i ukochanym zięciem własnej teściowej. Zainteresowania ma bardzo rozległe, od jazdy na nartach i rolkach po dobrą literaturę. Jest mistrzem flirtowania ze swoimi klientkami. Tomek Prokopczyk pracuje w FC Solidarność od 2006 roku w części byłego województwa radomskiego. Jest mieszkańcem uroczej miejscowości Wieniawa, otoczonej pięknymi lasami. Domator, ojciec 2 synów. Jego największa pasja oprócz pracy to myśliwstwo. Marek Brzeziński to najmłodszy nabytek firmy. Jest przedstawicielem handlowym na terenie byłego województwa sieradzkiego. Niesamowicie ambitny i bardzo skuteczny w realizacji planów i zadań. Szczęśliwy tata Oliwki, z którą po pracy jeździ na łyżwach i rolkach. Tomek Peruga jest przedstawicielem do spraw kluczowych klientów. Prawdziwy zdobywca nagród, kilka razy sięgnął po ogólnopolskie wyróżnienia. Szczęśliwy tata 6-letniej Nadii, uwielbia ekstrawaganckie ciuchy oraz kolorowe buty.